Witamy Was, dziewczyny, dzisiaj na rozmowie o pieniądzach. To jest kolejny live, już trzeci. Dzisiaj goszczę u Ciebie Celestynę Andeosiak. Witam Cię, Celestyno, serdecznie dziękuję. Witajcie. I witajcie, dziewczyny, wszystkie, które dołączacie w tym momencie. Witamy Was serdecznie, dołączajcie swobodnie. Witamy Was wszystkie. I chcę przedstawić nam Celestynę na sam początek. Celestyna jest przedsiębiorcą z 20-letnim doświadczeniem. Oprócz tego jest mentorką biznesową i prowadzi świetny program 28-dniowy Money Coachingu. Swoją naukę pobierała w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych i te wszystkie doświadczenia przywiozła tutaj do Polski, a jej misją jest uczenie kobiet budowania dobrej relacji z pieniędzmi, więc myślę, że świetny akurat ekspert na dzień dzisiejszy. I zacznę od razu od pytania, bo chciałabym, żeby było konkretnie i dużo tej wiedzy, żebyście wyniosły. Celestyna, zatem, co lubią pieniądze? Co lubią pieniądze? Wiesz, ja mam takie dość niecodzienne podejście do pieniędzy, bardzo niecodzienne, bardzo kobiece bym powiedziała, dlatego że w wyniku mojej 10-letniej pracy nad pieniędzmi, a jako przedsiębiorca miałam różne zakręty finansowe, zawsze mówię to samo, czyli że zawsze zarabiałam bardzo dużo, ale nigdy pieniędzy nie miałam. Czyli one jakimś takim, nie wiem, tak jak wtedy myślałam, magicznym trafem znikały z mojego konta, znikały z mojej kieszeni, chociaż faktury w mojej firmie wystawiałam na bardzo duże kwoty. Więc zaczęłam eksplorować ten temat. I jak zaczęłam eksplorować ten temat, to zaczęłam również wręcz medytować z pieniędzmi. I w jednej z medytacji pieniądz mi się objawił jako żywa istota. Jako żywa istota powiedział mi, że on ma dosyć, żeby go, pieniądza, wykorzystywać do tego, żeby traktować go jako wymówkę niespełnionego życia. Czyli, że mówimy, że nie pojadę na wakacje, bo mi nie stać. Albo, nie wiem, nie poszerzę swoich kwalifikacji, bo mi nie stać na szkolenie. Albo i tak dalej, i tak dalej. Powiedział mi, że on mi opowie o tym, co on lubi, ponieważ ludzie go w ogóle nie znają. I wiem, że dla niektórych z Was może to w ogóle dziko brzmieć, jakoś tak odjazdowo zupełnie i odjechanie. Wybaczcie, taka jestem trochę odjechana. Tak jak mówią moje klientki, jestem konkretna i magiczna jednocześnie, więc można być połączeniem nieba i ziemi, no taka jestem. Więc ten pieniądz żywa istota powiedział mi, że przede wszystkim to chcę, żebym ja i inne kobiety, ponieważ ja działam z kobietami, zbudowały z nim relacje, ale żeby zbudować relacje, to trzeba go poznać. Bo my przede wszystkim pieniędzy się bardzo często boimy, wstydzimy, to już na pewno słyszałeś. Tutaj podejrzewam, że moje koleżanki po fachu też o tym mówiło. Wstydzie, o różnych wstydzie, nie wiem, może jakimś strachu, może jakichś negatywnych przekonaniach związanych z pieniędzmi. Jakby kupujemy to razem w pakiecie w naszym społeczeństwie polskim. Dużo, dużo takich niefajnych rzeczy kupujemy od rodziców, od, nie wiem, może czasem od księdza, od szkoły, prawda, że bogaci przejdą szybciej przez ucho i giele, niż się dostaną do nieba, etc., etc. Więc ten pieniądz powiedział mi, że przede wszystkim trzeba się go przestać bać, a żeby się przestać kogokolwiek bać, to trzeba go poznać. I powiedział mi o tych 28 prawach pieniądza, czy gustach pieniądza. Dzisiaj opowiem Wam o trzech. I myślę, że zacznę od tego może najbardziej niepopularnego. Od tego, że pieniądze kochają precyzję. Przynajmniej niepopularnego dla mnie, słuchajcie, bo ja jestem taka bardziej prawopółkulowa niż lewopółkulowa. Co to znaczy? Ludzie prawopółkulowi to są ludzie, którzy mają dużą intuicję, dużą kreatywność, tysiące pomysłów na minutę, są bardzo szybcy, a ci lewopółkulowi są tacy linearni, uporządkowani od punktu A do punktu B, muszą być bardzo zdroworozsądkowi, każda decyzja musi być przemyślana, prawda? Więc teraz, tak jak Batko, a tak jaka jesteś, lewopółkulowa czy prawopółkulowa? Wiesz co, ja myślę, że bardziej prawopółkulowa, chociaż u mnie też jest dużo poukładania, więc ja myślę, że ja jestem taka trochę takim typem mieszanym, wiesz, ale dużo jest tej wyobraźni i tej kreatywności też u mnie, więc jakieś takie rzeczy bardzo precyzyjne, no to nie do końca ja. No właśnie, to jest tak, to jest bardzo ciekawe, bo te dziewczyny, które nas słuchają, które są bardzo właśnie takie lewo poukulowe, to one mogą mieć te pieniądze precyzyjnie określone, czyli mogą mieć zaplanowany budżet, który trzeba mieć. Wiecie, dla mnie prowadzenie budżetu na przykład to jest jakiś kosmos w ogóle, no ale trzeba, warto go mieć mimo wszystko.
Więc te panie lewopółkulowe mogą mieć wszystko zaplanowane, zaplanowany budżet, planowane wydatki, zapisywane wydatki, ale te dziewczyny prawopółkulowe mogą w ogóle o tych pieniądzach nie myśleć. A pieniądz, no słuchajcie, jeżeli mamy przyjaciółkę, do której się przestajemy nagle odzywać, przestajemy o niej myśleć, przestajemy się z nią spotykać, nie idziemy z nią na kawę kolejny raz, bo odmawiamy i mówimy, słuchaj, sorry, ale dziecko mi się rozchorowało, a potem nie mąż coś, albo no nie mogę, no to ta koleżanka chcąc to się, jakby oddala się od nas. Tak samo jest z pieniądzem. Jeżeli codziennie o nim nie myślimy, ale w taki konstruktywny i proaktywny sposób, to ten pieniądz, jakby jeżeli zapraszam was do zabawy z tą metaforą, że pieniądz jest żywą istotą, jeżeli nie pokazujemy mu zaangażowania w naszą relację z nim, czyli nie spędzamy z nim czasu, nie liczymy go, nie precyzyjnie i tak dalej, zaraz opowiem, co należy liczyć, to on chcąc, nie chcąc, nie chce być z nami. Oczywiście wiecie, dziewczyny, to jest taka metafora, pobawmy się tym. Więc pieniądz kocha precyzję. Tutaj precyzja jest na paru poziomach. Proszę was, bo ja bardzo lubię prowadzić mini warsztat, nie lubię prowadzić wykładów, więc bardzo bym chciała, żebyście wyciągnęły teraz kartkę, długopis. Pracujemy. Nie ma tylko przy kawce picie. Pracujemy. Ok? Beata, ty też. Ja już mam długopis i kartkę, to będę dziwnie wyglądać, ale piszę. Fantastycznie. Dobra, to teraz słuchajcie, piszecie w centrum kartki słowo precyzja, robimy takiego mind mapa, mapę myśli, czyli w centrum kartki piszemy precyzja, rysujemy taką chmurkę wokół tego słowa precyzja i będziemy rysować kilka chmurek, na czym będzie polegała ta precyzja z pieniędzmi, w moim wydaniu. Ok? Więc pierwszy, wspaniale, o dzięki Beata, że mi pomagasz, cudownie, odchodzi. Więc pierwszą chmurkę zróbmy, jeszcze raz. A następna chmurka? A no właśnie, pierwszą chmurkę albo następną chmurkę będziemy wokół tej głównej chmurki rysować chmurki i pierwszą chmurkę, którą narysujemy, to jest chmurka koszty stałe. I koszty stałe, bardzo często jest tak, więc że niektórzy mają to napisane, ale z doświadczenia również, więc w pracy z moimi klientkami, że bardzo często nie mamy tych kosztów stałych napisanych. I co to są koszty stałe? Tak ma być? Bardzo dobrze, tak jest. Tak jest. Super. Co to są koszty stałe? Koszty stałe, prąd, telefon, gaz, ale również koszty stałe, jeszcze raz? Czynsz za mieszkanie. Czynsz, właśnie, dokładnie. Czynsz za mieszkanie, dokładnie. Ale też chciałabym, żebyście popatrzyły na koszty stałe w skali całego roku, bo jak patrzymy na koszty stałe w skali miesiąca, to wydaje nam się ich mniej, ale w skali całego roku mamy jeszcze ubezpieczenie za samochód, być może ubezpieczenie za mieszkanie, być może jeżeli mamy mieszkanie, to podatki za nieruchomości. I dobrze by było, żeby te roczne koszty podzielić na miesięczne, czyli jeżeli mamy ubezpieczenie domu, ja mam ubezpieczenie domu, 1100 zł, tak cyrkę about, i ja sobie to dzielę na pół, znaczy na, przepraszam, nie na pół, tylko na 12 miesięcy i wrzucam to w koszty stałe, ok? Więc to jest pierwszy krok, żeby poznać w ogóle, ile pieniędzy potrzebujemy tak na, i uwaga, z premedytacją używam tego słowa, ile pieniędzy potrzebujemy na przetrwanie. Bo koszty stałe to jest poziom przetrwania. Ok? A teraz narysujmy sobie jeszcze kolejną chmurkę i w tej kolejnej chmurce, oczywiście to, co dzisiaj robimy z wami dziewczyny, to jest tak naprawdę początek, dlatego że dobrze by było, żebyś zrobiła sobie randkę z pieniądzem i naprawdę tą mapę myśli pod tytułem precyzja przeanalizowała, być może z partnerem, być może z mężem, i żebyście naprawdę to wszystko precyzyjnie policzyli. Dlaczego? Bo pieniądze kochają precyzję i precyzja dla pieniędzy jest jak masaż. Pieniądze kochają być liczone. Jak lubicie masaż, to wiecie, o czym mówię. I nie tylko chodzi o to liczenie pieniędzy tak w ręku, że tam liczymy te stówki, albo ostatnio widziałam 500, dużo 500 ostatnio znam. To nie tylko chodzi o to liczenie w rękach. Piękne są 500. Piękne.
No, nie, w banku leżą moje 500 w tym momencie już. Okej, więc kolejna chmurka, drogie panie, to jest wartość netto. Wartość netto. I co to jest wartość netto? Wartość netto to jest stan naszego posiadania. Bardzo dobrze się zorientować, ile naprawdę nasz majątek, i nie bójmy się używać tego słowa, czy stan posiadania jest wart. Jeżeli patrzymy sobie na listę 100 najbogatszych Polaków czy Polek w Forbesie, to tam jest zawsze określona wartość, tam jest zawsze określona wartość majątku netto. I co to jest? To jest na przykład, jeżeli posiadasz mieszkanie, to ile twoje mieszkanie jest warte w tym momencie na rynku? Jeżeli posiadasz samochód, ile jest wart w tym momencie? Jeżeli posiadasz jakieś oszczędności, ile ich jest? To robisz tabelkę składającą się z dwóch kolumn. Jedna po lewej stronie to, co posiadasz i kwota, ile to, jaką ma to wartość, a po drugiej stronie, tej drugiej kolumnie piszesz na przykład w przypadku nieruchomości, czyli mieszkania, mieszkanie moje, załóżmy, jest warte, cena rynkowa obecna, uwaga, obecna, to jest powiedzmy 350 tysięcy, ale kredytu mam jeszcze na niego 120 tysięcy. Więc musimy tą wartość mieszkania odjąć od zobowiązań, które ono ze sobą niesie i wtedy mamy wartość netto, cząstkową. Jak już sobie, nie wiem, czy dobrze rozumiesz, Batko, czy ja to dobrze tłumaczę? Ja to napisałam tak, że co posiadam w tej pierwszej tutaj w kolumnie, tak? Nie wiem, co widać. Nie wiem, byłaby ta wartość, to mam mieszkanie, w jakiej to jest wartość teraz, tak? Jaką ma wartość, a mam kredyt jeszcze na nim, tak? Tak jest. I tak naprawdę tak właśnie robimy wszystkie rzeczy, które posiadamy. I to nie muszą być tylko rzeczy, ale również oszczędności, być może jakieś dywidendy, być może mamy obraz kossaka po dziadkach, to sprawdzamy, ile ten obraz kossaka po dziadkach jest wart. I wszystko to sumujemy i odejmujemy wszystkie zobowiązania i to jest nasza wartość netto. Czyli jeżeli byśmy musieli to wszystko spieniężyć, to taką potencjalnie wartość pieniężną byśmy uzyskali. Oczywiście należy pamiętać o tym, że jeżeli się sprzedaje szybko, to się sprzedaje za niższą cenę, ale generalnie taka jest nasza wartość netto. I dla niektórych pań to ćwiczenie będzie bardzo, z doświadczenia wiem, bardzo pocieszające, bo nagle się okaże, że na przykład możecie być milionowymi, tak zwanymi domowymi milionerami, domowymi milionerkami. Bo na przykład, jeszcze raz? Miło, prawda? Ale z kolei też mam takie doświadczenia na takie klienty, które widzą, że ta wartość netto jest na minusie. Niezależnie od tego, czy to jest dobra wiadomość, czy zła wiadomość, ważne, że macie tę wiadomość. Wiecie, na czym stoicie. I to jest świadomość z pieniądzem jest bardzo ważna. Więc mamy z jednej strony jedną chmurkę pod tytułem koszty, drugą chmurkę pod tytułem wartość netto, a teraz mamy trzecią chmurkę, którą ja nazywam generatorem bogactwa. I co to jest generator bogactwa? Generator bogactwa, jak sama nazwa wskazuje, to jest generator bogactwa, czyli generuje bogactwo. Wszyscy mówią o tym, żeby planować koszty, żeby robić budżet, żeby zapisywać wydatki i absolutnie się z tym zgadzam. Natomiast bardzo rzadko słyszę, żeby planować i zapisywać swoje przychody każdego dnia. I moja wersja tego zapisywania przychodów, bo tak jak mówię, to jest tak samo jak z koleżanką, jeżeli chcesz, żebyś miała z nią fajną relację, to musisz na nią zwracać uwagę, słuchać jej potrzeb, zauważać ją. I tak samo z pieniędzmi, to co zauważasz, to wzrasta, więc generator bogactwa polega na tym, że robisz sobie tabelkę w Excelu albo po prostu bierzesz zeszyt, bo słyszałam, że świat się dzieli na Excelowców i na tych, którzy lubią sobie zapisywać w kajecie. Tak jest, więc nie wiem jaka jesteś, a jaka ty jesteś, Beata? Jestem Excelowa. Excelowa, no właśnie. Właśnie, bo to jest łatwe, prawda? W tym Excelu tak, są się samo sumuje. Ale też rozumiem ludzi, którzy lubią to mieć pięknie wypisane, a czasem nawet jeszcze piórem. To też jest taki fajny rytuał. Więc
Więc piszesz sobie dni od 1 do 31 i każdego dnia zapisujesz pieniądze, które do ciebie przychodzą. I teraz słyszałam taką wersję wydarzeń, że jeżeli ktoś jest na etacie, to dobrze sobie tą kwotę przychodu z etatu podzielić na 31 dni i wpisywać tą tabelkę. Ja się z tym nie zgadzam. I dlaczego ja się z tym nie zgadzam? No właśnie. Dlatego, że... Słyszysz mnie? Tak, cały czas. No właśnie, pytam dlaczego. Okej. Ja się nie zgadzam z tego prostego względu, że jeżeli sobie wpisujemy to, to widzimy, no kurczę, no są pieniądze, no przechodzą. Nie mamy motywacji do tego, żeby stworzyć nowe formy zarabiania. No po prostu przecież są wpisane, no to są, no i co to chodzi? Mam pieniądze, tak? Natomiast ja pracuję głównie z kobietami, które są właścicielkami biznesów, ale też zdarza mi się pracować z kobietami, które są na etacie. I podam wam przykład jednej klientki, takiej właśnie pani na etacie, której sprzedałam ten pomysł generatora bogactwa i ona sobie zaczęła wpisywać. 0, 0, 0, 0. Zaraz opowiem wam, jak to traktować to 0, 0, 0, 0, 0. Bardzo wzięła sobie moją wskazówkę do serca i robiła to bardzo skrzętnie i nagle wpisała, no powiedzmy, że było to 3,5 tysiąca, tak, której przyszło z etatu. I jak to zrobiła, to ją tak to zirytowało, wkurzyło i nie chcę używać mocniejszych słów, że zadała sobie pytanie to, o którym bardzo często mówię. I teraz, drogie panie, weźcie wzrok w górę, o tak, o, w górę. Jak bierzemy wzrok w górę na poziomie 45 stopni, to okazuje się, naukowcy, psychologowie mówią, że uruchamia się nasza kreatywność, więc to tak trochę wymuszamy tą kreatywność, bierzemy kilka głębokich oddechów, tak jest. I zadajemy sobie pytanie, co mogłabym robić, żeby więcej zarobić? I to nie jest tak, że ty masz sobie to pytanie zadać raz. Zapisz sobie to pytanie gdzieś na lodówce, gdzieś, gdzie widzisz, co mogłabym zrobić, żeby więcej zarobić. I okazuje się, że wtedy nasz mózg zaczyna działać jak wyszukiwarka internetowa i pomaga nam w znajdowaniu rozwiązań. I w przypadku, wracając do tej mojej klientki, w przypadku mojej klientki było tak, że ona rozejrzała się po swoim mieszkaniu, zaczęła sobie sprzątać i znalazła jakieś ciuszki swojego dziecka i zaczęła je po prostu sprzedawać na Allegro. A potem zaczęła na Allegro sprzedawać inne rzeczy. I co się okazało, ona w tym generatorze bogactwa zaczęła wpisywać, a tu jakieś 50 zł, a tu jakieś 70, a tu jakieś 85, a tu jakieś 32 i tak dalej. I na koniec miesiąca, tak jak zadzwoniła do mnie podekscytowana, słuchajcie, uzbierała 1500 zł. O, jak miło, nie? Dodatkowych pieniędzy, tak, prawda? Pieniędzy, które leżały w jej domu, bo w naszych domach leży bardzo dużo pieniędzy w postaci rzeczy, których mamy za dużo i których nie używamy. A propos tych rzeczy, jeżeli masz jakieś za dużo rzeczy, jeżeli masz nieposprzątane w domu, to pieniądze lubią porządek. Więc warto posprzątać i poszukać i w tym sprzątaniu zadać sobie pytanie, czy ja tej rzeczy używam, czy ja tą rzecz kocham. Jeżeli jej nie używasz i nie kochasz, to ją, uwaga, albo oddaj, albo właśnie sprzedaj, albo po prostu wyrzuć. Pieniądze kochają przestrzeń, pieniądze kochają porządek, to taka propos. Ale wróćmy na razie jeszcze do tego generatora bogactwa, bo jest to bardzo ciekawe narzędzie z kilku powodów. Pierwsze, że zaczynasz sobie uświadamiać, no tak, ja wiem, że to może jest oczywiste dla tych pań, które są na etacie szczególnie, ale zaczynasz to widzieć czarno na białym, no tak, przecież ja dostaję pieniądze tylko raz, no albo dwa, jeżeli jest premia. To zaczyna to uruchamiać twoją kreatywność, co mogłabym zrobić, aby więcej zarobić. I też się możecie mi zadać pytanie, no dobrze, jeżeli ja wpisuję te zera, to się może pojawić frustracja. Ja to doskonale pamiętam z własnej historii, bo jak słyszałam o tym ćwiczeniu po raz pierwszy, no to wpisywałam 0, 0, 0, 350, 0, 0, 0, 120, 0, 0, 0 i w końcu to rzuciłam, rzucałam to i wracałam kilka razy do tego. Ale w końcu sobie to zero przeramowałam, bo jak, drogie panie, popatrzymy na zero, to ono wygląda jak O, prawda? A co to jest to O? I teraz chcę, żebyście zrobiły to ze mną i żebyście wykrzyknęły,
jeżeli możecie w domu, a jeżeli nie możecie, to też wykrzyknijcie. Wykrzyknijcie słowo, uwaga, okazja. Jako okazja, tak. Czyli tyle, jeżeli pisujesz tych zera, to tyle pisujesz o, tyle okazji do zarobienia pieniędzy ci przeleciało. Po prostu. Tyle dni i tyle lat. Więc co mówisz? Mówię, że coś w tym jest. Ja was przepraszam, bo mam słaby komputer dzisiaj, słaby głośnik. Tak, ja tak tutaj się... Co mówisz z tym zerem? No bo jak się patrzy na zero, to jest przygnębiające, tak? No bo takie zero, no to co? No nic, tak? I zero, i zero. I zero, i zero, i zero. I nic nie idzie do przodu, i zero. A okazja brzmi fajnie. Okej, teraz... Oczywiście jest to kwestia trenowania swojego mózgu. Bo możemy patrzeć na tą tabelkę przez pryzmat ubóstwa albo biedy, prawda? A możemy patrzeć przez pryzmat prosperowania. Bo jeżeli patrzymy przez pryzmat biedy czy ubóstwa, to widzimy zero. Jeżeli zakładamy okulary ubóstwa, to widzimy zero. Jeżeli zakładamy okulary prosperowania, to widzimy okazję do zarabiania pieniędzy. I pieniądze kochają przyjmowanie. Ja się tak zastanawiałam, bo powiedziałam wam o precyzji, teraz wpuściłam tam informacje o porządku, również w dokumentach i tak się dzisiaj zastanawiałam przed spotkaniem z Beatą i z wami, bo ja nie mam zaplanowanych na live'ach, bo jestem właśnie taka spontaniczna i intuicyjna, nie mam zaplanowanych tych praw, o których mówię, często mnie o to ludzie proszą i tak się zastanawiałam, jakie tutaj prawo się na tym live'ie pojawi. No i zobaczcie, pojawiło się prawo, pieniądze kochają przyjmowanie. Dlatego, że jak mówiłam o tym zarabianiu i okazjach do zarabiania, to ja pamiętam, jak sama kiedyś patrzyłam na niektóre osoby, szczególnie obserwując osoby w marketingu i sprzedaży, bo ja się już, nie wiem, od 7 lat, 8 lat uczę marketingu, sprzedaży i biznesu w Stanach i patrzyłam na moją mentorkę i widziałam, że ona ledwo skończyła jeden launch, czyli jeden produkt przestała sprzedawać, a już zaczynała sprzedawać kolejny. I złapałam się na takiej myśli, Boże, jaka ona jest chciwa. Jak ona w ogóle tak może? No i właśnie dobrze, że się na tej myśli złapałam, prawda? Bo tak to oznacza tylko, że gdzieś tam we mnie było takie przekonanie, że zarabianie pieniędzy, czy że sprzedaż to jest jakaś chciwość. A chciwe słowo to jest w ogóle takie brzydkie słowo, prawda? Ono niesie w sobie negatywną emocję, chciwość. Oj, no oczywiście. Absolutnie, wiecie co, ja zaczynałam o pieniądzach mówić chyba z 9 lat temu, więc na mnie patrzyli ludzie i mówili, łącznie z moimi kolegami, coachami, może nie powinnam tego mówić, mówili, Boże, jak ona zachłanna, jak ona o tych pieniądzach mówi i tak dalej. Teraz już na szczęście mam koleżanki po fachu, które mnie wspierają w tej idei, prawda? Zaczyna się o tym mówić. W końcu zaczyna się o tym mówić, że zarabianie pieniędzy jest okej, że pragnienie większych pieniędzy jest okej. Więc pieniądze kochają przyjmowanie. I bardzo często jest tak, że przychodzą te pieniądze na konto, albo klient nam zapłacił i nagle wszystko idzie na rachunki, albo wszystko idzie na jakieś, nie wiem, długi, które trzeba spłacić i tak dalej, i tak dalej. Zanim, czyli ty pieniędzy nie przyjmujesz, tylko ty pieniądze bierzesz. Ja wam pokażę tak dłońmi. Przepraszam. Pieniądze do mnie, powiedzmy, że tak mam tutaj udawać. O, pieniądze przychodzą, ja je biorę i zaraz oddaję. No bo zaraz oddaję, żeby zapłacić, tak? A gdzie jest ten twój moment spotkania z pieniądzem? Gdzie jest ten moment twój przyjęcia pieniędzy do serca? To taka prosta rzecz. Przyszło mi ostatnio na konto bardzo dużo pieniędzy, bo przyszło mi około 400 tysięcy złotych, bo sprzedałam mieszkanie. I pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, jak te pieniądze już były na tym moim koncie, to część pieniędzy miałam w gotówce w ogóle, więc wyobraziłam sobie, że te pieniądze witam. Że je witam tak z serdecznością i z miłością, że dziękuję wam, że się pojawiłyście we mnie. O, ciekawe, co powiedziałam.
we mnie, w moim świecie. Tak. I że zapraszam je do swojego serca. I te pieniądze, które też miałam na koncie, wyobraziłam sobie, że one tak po prostu wchodzą do mojego serca. I ten zabieg dla niektórych z was być może może się wydać jakiś, nie wiem, kosmiczny, ale ten zabieg jest bardzo psychologicznym zabiegiem, który pozwala wam zgodzić się z pieniędzmi, zgodzić się z pieniędzmi was samych, z waszym wewnętrznym pieniądzem. Czy to, że pieniądz jest okej. Bo bardzo często jest tak, że w ogóle nie uświadamiamy sobie naszych kodów wielopokoleniowych, które z pokolenia na pokolenie przyjmujemy od rodziców, dziadków i tak dalej, historii finansowej, która się ciągnie przez pokolenia, że właśnie pieniądze niosą ze sobą traumę, ból, cierpienie, wstyd i tak dalej. Więc kiedy robimy taki prosty zabieg i łączymy to z tym generatorem bogactwa, to nagle gdzieś tam na poziomie zupełnie emocjonalnym dzieje się transformacja nasza finansowa i zgadzamy się na tego pieniądza w sobie. W sobie i we własnym życiu. Jaki to ma wpływ na resztę naszego działania? Taki, że nagle sobie się okazuje, że budzisz się pewnego dnia i uświadamiasz sobie czas na podwyżkę i idziesz do szefa. Albo czas na podwyżkę wśród klientów, również tych obecnych, i mówisz im o podwyżce, na przykład. Albo wpadasz na fajny pomysł. Tak emocjonalnie i z sercem teraz. To możemy przejść do drugiego pytania pewnie, bo już tak jest bardzo ciekawie. A ja wiesz co, ja właśnie jeszcze tylko bym chciała jedną rzecz zrobić na tej naszej mapie. No. Jeszcze jedną rzecz na tej naszej mapie, dlatego że mówiłam o tym, że koszty, tak, które tam mamy, tak? To jakby liczymy koszty, to jesteśmy na poziomie. Jak liczymy te koszty, to jesteśmy na poziomie przetrwania. A chciałabym, żebyście narysowały ostatnią chmurkę w dzisiejszym live'ie. Ostatnią chmurkę w dzisiejszym live'ie, która brzmi lifestyle albo styl życia. I to już jest na poziomie prosperowania. Co to jest styl życia? Zaplanuj sobie, ile pieniędzy, a propos precyzji, zaplanuj sobie, ile pieniędzy potrzebujesz na wakacje, a tak naprawdę zacznij marzyć, jakie naprawdę wakacje chcesz, o jakich wakacjach naprawdę marzysz, co chcesz zorganizować swojemu dziecku, jaką fajną randkę chcesz mieć ze swoim mężem, jakie masz marzenia. Te wyświechtane marzenia, drogie panie, wszędzie słyszymy, realizuj marzenia, realizuj marzenia. No ale powiem znowu o tych marzeniach. Marzenia kryją się w sercu kryje się motywacja do działania. Nie lubię słowa przyciągam pieniądze, przyciągamy pieniądze. Pieniądze, o czym mówiłyśmy wcześniej tutaj Beatko, że pieniądze się zarabia, pieniądze się robi. A dobrze, już zadałaś sobie to pytanie. No co zrobić, żeby przyciągnąć pieniądze? No to właśnie pierwszym krokiem, żeby przyciągnąć, a raczej zarobić pieniądze, albo uruchomić pragnienie pieniędzy. Pierwszym krokiem, żeby zarabiać więcej pieniędzy, jest uruchomić pragnienie posiadania pieniędzy. Bo bardzo często w tym codziennym znoju matek Polek, jeżeli mówię do matek, zapominamy o sobie i zapominamy o swoich pragnieniach i marzeniach. Więc pierwszym krokiem jest po prostu pragnienie. Pieniądze kochają pragnienie. I ponieważ pieniądze kochają precyzję, to pragnienie połącz z precyzją. Jeżeli wakacje w Grecji, 2 tygodnie, to ile one kosztują? Czy to mają być samotne dla ciebie wakacje? Czy mają być z rodziną? Czy mają być tylko z mężem, a dziecko zostawisz u babci? Zostawicie u babci? Ile to kosztuje? Jaka to jest inwestycja? Precyzyjnie to określ. Złóż zamówienie. Jeżeli chcesz, żeby coś mąż zrobił dla ciebie, to do precyzyjnie. Kochanie, wynieś śmieci jutro rano o godzinie 8. I tak samo jest z pieniędzmi. Pieniądze kochają precyzyjnie, trzeba je bardzo precyzyjnie poinformować. Składam u ciebie zamówienie na 5000 zł, ponieważ chcę pojechać z mężem. Marzę, pragnę, nie chcę. Marzę, pragnę. Chcemy pojechać na wakacje. I teraz pamiętajmy o zasadzie 50-50, czyli 50-50. Pieniądze organizują 50% po swojej stronie, czyli one się organizują i
i wszechświat organizuje te pieniądze, jeżeli trzymamy się tej wersji o przyciąganiu, tak? Okej, okay, jaki będzie, tak? Ale 50% to jest, żeby było 100% wyniku i sukcesu, to 50% jest po twojej stronie. Czyli co zrobisz, żeby zarobić te pieniądze? Jaki będzie twój pierwszy krok? Jakie działanie podejmiesz ty? Czasem tak się zdarza, że magicznie pieniądze się wydarzają, prawda? Tak. Owszem, to jest prawda, tak się dzieje. Ale o ile więcej pieniędzy byś miała, gdybyś to sama organizowała? Bo wtedy by wszechświat, czy Bóg, czy nie wiem w co wierzysz, że jakaś wyższa siła ci pomagała w tym, owszem. Ale Bóg pomaga tym, którzy sobie pomagają. No to w takim razie powiedz mi, jak rozwijać tą swoją relację z pieniędzmi, bo to, co mówimy, moim zdaniem jest cały czas kwestią relacji z pieniędzmi, osobistą każdej z nas. Jak ją rozwijać, żeby iść w tym kierunku prosperity, tak? No bo to jest ten kierunek, który... To pierwsza rzecz. Pierwszy krok, zauważać pieniądze i każde pieniądze, które dostajesz, otrzymujesz, wpisywaj do generatora bogactwa codziennie. Każde pieniądze, które otrzymujesz i dostajesz i znajdujesz nawet na ulicy 50 groszy, przyjmować do serca, żeby to nie było tylko na poziomie lewej półkuli, czyli takie racjonalne, ale też żeby to było emocjonalne. Jesteśmy istotami całościowymi. Mamy lewą półkulę i prawą półkulę. Działajmy na obu, tak? Więc z miłością przyjmujmy te pieniądze. Ja zawsze jak płacę za coś, mówię, niech wraca do nich, niech rozmnaża się po obu stronach. Aha, no ciekawe. Na przykład. To taka prosta, zwykła intencja. Zauważajmy pieniądze w postaci tego, że bądźmy świadome, jaka jest nasza wartość netto, bądźmy świadome, jaka jest nasza pula kosztów, nie tylko miesięcznych, ale całorocznych, i ja wpisuję w koszty swoje wakacje. To też są moje koszty. Na to trzeba zrobić. Wakacje, czy szkolenia, które chcę sobie ufundować, czy inne przyjemności, które chcę sobie ufundować. Więc przede wszystkim zauważajmy pieniądze. To są różne sposoby na zauważanie pieniędzy. I fajnie by było, żebyście miały przynajmniej raz w tygodniu, a przynajmniej, ok, jak mówię przynajmniej raz w tygodniu, to przynajmniej raz w miesiącu randkę z pieniądzem. A jak to wygląda? Bo jak wygląda randka z pieniądzem? No, generator bogactwa robimy codziennie, tak? Więc na randce z pieniądzem przeglądamy nasz generator bogactwa. I teraz, drogie panie, jeżeli robicie ten generator bogactwa przez cały rok, to jesteście w stanie, szczególnie panie przedsiębiorcze, które są właścicielkami biznesów, jesteście w stanie zobaczyć trendy wasze finansowe. Jakie są skoki, jakie są spadki, możecie przeanalizować przyczyny, dlaczego tak jest, możecie zrozumieć też wasze pieniądze, dlaczego w taki sposób one krążą, a nie inaczej. Więc pierwszy krok to jest analiza generatora bogactwa. Drugi krok, analiza kosztów wydanych, prawda? Spojrzenie na karty kredytowe, czy ja mam karty kredytowe spłacone, ile ja mam kart kredytowych do spłacenia. Zajrzenie, czy na przykład na karcie kredytowej nikt na mnie kupił coś za naszą kartę kredytową. Ja miałam ostatni taki przypadek. Jakaś firma ze Stanów, ponieważ ja często kupuję, płacę za swoje szkolenia kartami kredytowymi, pobrałam z mojej karty 500 zł, 500 zł piechotą nie chodzi. Szybki telefon do banku, zablokowanie, nie mogli pobrać de facto tych pieniędzy. I też kolejnym krokiem na piętrze z pieniądzem jest pytanie, co mogłabym zrobić, żeby więcej zarobić. Oczywiście, jeżeli mamy swój własny biznes, to warto przeanalizować swój biznes z biznes coachem. Tutaj na przykład zapraszam. Zawsze zapraszam na taką gratisową sesję, na której możemy zobaczyć, czy ja mogę ci pomóc. Ale też przeanalizuj, czy masz jakieś takie możliwości w swoim biznesie, o których jeszcze nie pomyślałaś, a które są łatwe do zrealizowania, tak zwane nisko wiszące owoc. A jeżeli jesteś na etacie, to zastanów się, jakie umiejętności możesz podszkolić, podszlifować, jakich umiejętności, czyli naprawdę zastanów się, czy naprawdę jesteś super dobra w tej pracy, której robisz. Może warto by zdobyć jakieś kwalifikacje, a może warto by przepracować z coachem, czy z, nie wiem, z psychologiem, czy po prostu z koleżanką swoją
swoje poczucie własnej wartości, pójść faktycznie po tą podwyżkę. Więc na tej randce z pieniądzem z jednej strony analizujemy to, co jest, to, co było, ale też tworzymy, kreujemy możliwości zarabiania. Bo jeżeli to proste zdanie, drogie Panie, na pewno to słyszałyście, jeżeli cały czas robimy to samo, to niemożnością jest oczekiwanie innych rezultatów. Więc czas przejrzeć swoją sytuację finansową i zaplanować, co ty możesz zrobić, jaki pomysł wykreować, żeby zacząć zarabiać więcej pieniędzy. No i na koniec powiem jedną rzecz, chyba najważniejszą, która pomoże wam prosperować. Podstawowa rzecz, która uruchomi to prosperowanie w waszym życiu, bo jest to proces. To nie jest tak, że z dnia na noc, jak to się mówi, z nocy, dzień. Wiecie, o co chodzi. Z dnia na dzień, tak jest. Z dnia na dzień stajemy się milionerkami. To jest proces, więc pierwsza podstawowa rzecz. I teraz tutaj, tak jak jesteś z nami, możesz w głębi serca odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy ty chcesz, pragniesz zarabiać więcej. I możesz w tym momencie, jeżeli masz tak, to możesz w tym momencie, uwaga, zdecydować tak. A to ma być takie mocne tak, nie na poziomie głowy, drogie panie, bo często sobie postanawiam na poziomie głowy i co z tego, na poziomie serca, w sobie, w środku, że tak decyduje się zarabiać więcej. I jeżeli zarabiać więcej, to o ile więcej, bo pieniądze kochają precyzję. Ta decyzja jest kluczowa, dlatego że to jest słowo pochodzące z łaciny. Decidere, odcinam wszystko inne, czyli odcinam myślenie od tej pory o tym, że nie mogę, nie potrafię, ona może, ale nie ja, etc., etc. Nie, decyduję się prosperować i decyduję się uczyć myślenia i decyduję się o prosperowaniu i prosperowania i decyduję trenować swój mózg, żeby prosperować. Czyli skupiam się na pieniądzach, pragnę pieniędzy, poszukuję aktywnie sposobów na zrobienie więcej pieniędzy i działam. I trzeba pamiętać o tej zasadzie 50-50, czyli 50% po mojej stronie, 50% po stronie wszechświata, Boga, czy jak to nazywasz. Jasne, super. Celestyno, opowiedz, zaproś nas teraz do siebie, bo tak chciałabym, żebyś też dziewczyna powiedziała, co robisz i kiedy następny 28-dniowy kurs Money Coachingu, czy ewentualnie jakichś innych produktach, które chciałabyś przedstawić. Ja na początek was zaproszę do pobrania testu relacji z pieniądzem. Ten test można pobrać na mojej stronie Celestyna. O Boże, właśnie widzę królika na swojej działce. Co za historia. Piękne. Okej. Ten test można pobrać na mojej stronie celestyna.pl/test. Mam bardzo łatwą nazwę strony. www.celestyna.pl/test. I ten test relacji z pieniądzem pokazuje 8 relacji z pieniądzem. Jest bardzo proste do zrobienia, trzeba skoncentrować się na zdaniach, na które mówisz tak, tam jest to wszystko precyzyjnie opowiedziane i to jest taki pierwszy jakby krok do kontaktu ze mną. Co do 28-dniowego programu Money Coachingu, to będzie edycja jesienna, czyli w listopadzie i chętnie bym się z tobą znowu spotkała przed... żeby zacząć sprzedawać, drogie panie, trzeba sprzedawać, nie bójmy się sprzedawać, sprzedawajmy z gracją. Natomiast też w tym roku, mam nadzieję, powstanie książka na bazie tego 28-dniowego programu razem z moimi historiami uczestniczek i uczestników również, bo okazuje się, że coraz więcej panów się zapisuje i coraz więcej małżeństw się zapisuje i to jest po prostu dla mnie bardzo fantastyczne doświadczenie. Także jeszcze raz, drogie panie, celestyna.pl/test, zapraszam gorąco. I zapraszam oczywiście na mojego fanpage'a Biznes z duszą z Celestyną, okej. Ja również zapraszam i jakby wkleję tego linka pod ten live, Celestyna, żebym to mogło łatwiej pobrać. Zapraszam też na twoją stronę jak najbardziej i oczywiście polecam spotkania z Celestyną, bo są naprawdę bardzo, bardzo inspirujące, uczące i w ogóle dające wiele
do przemyśleń i do, tak naprawdę pomagają, żeby pójść do przodu, no nie ma co ukrywać. I dziękuję Ci Celestyno super za to, właściwie poprowadziłaś ten live, więc ja Ci bardzo dziękuję, wiele musiałam robić, miałam czas na to, żeby posłuchać. Ja Cię bardzo przepraszam, ale ja po prostu słabo Cię słyszałam i stąd. Bardzo dobrze. Mój efekt końcowy wygląda tak, nie wiem, czy go dobrze słychać, czy nie, ale ja sobie go tutaj przerysuję, bo też mam taki pomysł. Tak, i to dopiero pierwszy krok. No właśnie, że to z tych live'ów... Do randki, pierwsza randka. Dokładnie. I chciałabym też po prostu zrobić jakieś podsumowanie dla Was, więc jak najbardziej pewnie się to jeszcze na blogu znajdzie. Ten live można oglądać cały czas, jest dostępny na Ty i Biznes, więc zapraszam Was również do siebie. Jeszcze raz wszystkim dziękuję dziewczynom, które były z nami live. Zapraszam do oglądania w wolnym czasie. Dziękuję Ci Celestyno i do usłyszenia. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo Batko za zaproszenie i dziękuję Wam za oglądanie. Prosperujmy drugie Panie, prosperujmy! Jest. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Do spotkania z Ewą Tyralik. Pa, pa. Dobra.